Kiedyś usłyszałem takie bardzo mądre zdanie, że każda strata jest przygotowywaniem się do śmierci. To jest super w ogóle zdanie. Strata zdrowia, strata opinii, strata czasem drugiego człowieka poprzez jego śmierć albo po prostu odejście, gdy nas opuszcza. Uczymy się tracić i przygotowujemy się na tą największą utratę, która równocześnie będzie największym zyskiem. Utratę tego znanego już doczesnego świata. I to będzie takie przejście, w którym być może troszeczkę zaboli nas ta strata, ale jeśli będziemy już wprawieni, bardzo szybko przez to poczucie straty przejdziemy do tego nieogarnionego, nowego królestwa, którego pragnie dla nas Bóg.